edukacji w latach 2013-2014. Nie wiem, czy Państwo zdążyli się zapoznać z projektem. Planowane jest zadanie budowa drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych przy budynkach 24 i 26 przy ulicy Grochowskiej od ulicy Olszyn, od strony ulicy Olszyny oraz wewnątrz pomiędzy budynkami. Aby zadanie mogło być zrealizowane, potrzebne jest także wykonanie projektu. Chcielibyśmy rozłożyć planowane zadanie na 2 lata, wykonanie tego zadania na 2 lata, żeby w 2013 ze środków zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem przeznaczyć 40 tysięcy na wykonanie projektu, a w latach w następnym roku 2014 już dokonanie, zrealizowanie zadania, czyli budowa drogi dojazdowej. Myślę, że jest to już większa inwestycja i w przeciągu jednego roku pewnie byśmy nie byli w stanie tego zrealizować. Są jakieś pytania? Ja chciałem zapytać, czy ktoś z ramienia zarządu, ktoś z Państwa nad tym pochylił i zajął w szczególności? Pan rozumiem, że Grzegorz Pinowski jako członek komisji planowania? Znaczy, w jakim sensie? No, ktoś z Państwa powinien się pochylić nad tym projektem uchwały. Chciałem zapytać, czy to cały zarząd? Zarząd. Cały zarząd. Rozumiem. Chciałem zapytać, to zadanie, co ma na celu? Przede wszystkim uporządkowanie terenu wokół budynku. Może to nie zwiększy ilości miejsc parkingowych, ale na pewno uporządkuje. Uporządkowanie za 500 tysięcy? Nie, może pół miliona złotych, uporządkowanie za pół miliona złotych. Dajmy Pani Przewodniczący. Nie, no, Pan mówił chętnie. Należy iść. Nie przesadzajmy, proszę Państwa, naprawdę, bo już to jest druga sesja, kiedy jest cały czas weto przeciwko temu projektowi. No naprawdę w bardzo złym stanie tam jest to podwórze i te dojazdy i te parkingi. To po prostu jest ruina w centrum Krakowa. Dlaczego nawet na projekt Państwa nie chcecie się zgodzić? No przecież byliście tam Państwo i Pani Przewodnicząca Komisji Komunalnej i Pan Łuczkiej, widzieliście, że nigdzie tak nie ma w Krakowie, a to jest samo centrum miasta. Dlaczego tak na każdej sesji Państwa to odrzucacie? Nawet projektu nie można zrobić. Mówimy o kwocie 500 tysięcy, to jest zawrotna kwota. Pani Małgorzata Sukowska. Ja chciałam zapytać, ponieważ mamy napisane w projekcie uchwały, że spowoduje zwiększenie liczby miejsc przestrzennych. Przed chwilą Pani Przewodnicząca powiedziała, że liczymy, może. Liczymy na zwiększenie miejsc. Ile jest obecnie, a ile będzie po tym, po tej przebudowie? 10, prawie 17 pytań. No właśnie. Pani Janusz, ile jest obecnie, a ile będzie po tej realizacji? Bo 70%. Ale nie, to chodzi mi o ilość. Nie, aktualnie jest podstawowy, tam jest takich do przyjęcia 9, to będzie 10. Aha, czyli większy się o 1, tak? Czyli za pół miliona robimy zwiększenie o 1. To jest uporządkowanie, tak? Ale jeśli Pani Janusz nie poprzeczka drugą część tego zadania. No chodzi o zwiększenie jednego miejsca, proszę Państwa. To chodzi o naprawienie całego terenu, po prostu o przywrócenie jakiegoś stanu, żeby można się było poruszać. A nie chodzi o to, czy jeden samochód będzie, czy więcej, prawda? Tylko chodzi, żeby można było przejść, żeby się nie przewracać, żeby nie było dziur. Przecież o to chodzi. O teren, a nie o jakiś samochód, prawda? Znaczy, ja jestem zdziwiony, że zarząd w ten sposób sformułował swój projekt uchwały. Tym bardziej, że z tego, co posiadam, to w 2 protokołach z 8 października 2012 oraz 9 listopada 2012 wyraźnie jest napisane, że ilość miejsc postojowych się nie zmieni, nie zwiększy.
Więc skąd przyjmowaliście takie informacje? Oczywiście, że się nie... Znaczy, można nawet powiedzieć, że w aktualnym statucie może się nawet zmniejszyć, prawda? Tylko o tym nie z tego względu, że na dziko pracują, tak? A na dziko pracują nawet na Alei Daszyńskiego. I po to, jeżeli się wprowadzi uporządkowanie tutaj organizacji ruchu poprzez wprowadzenie strefy, wtedy zmniejszy się ilość miejsc parkingowych dla niektórych. To jest z punktu widzenia, nie? Tam jest 9 miejsc stojących aktualnie, dla których można sobie legalnie postawić samochód, a pozostała reszta, dochodząca do 17, oni stawiają nielegalnie po prostu na trafiku i ten. No i ten chodzi o to, po pierwsze, żeby mieszkańcom nie spali do domu nie puszczać, a po drugie, chodzi o to, że w momencie, kiedy zostanie przebudowana droga dojazdowa, będzie mogła tam normalnie jechać straż pożarna, w momencie, kiedy dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego. Czy ja dobrze rozumiem, że jest szansa, że ta ilość miejsc parkingowych jeszcze się zmniejszy, to będzie dodać, nie? Czy to zostało skonsultowane z ludźmi, bo to może jakiś konflikt wywołać, że 7 czy 8 samochodów nie będzie miało gdzie parkować. Gdzie oni zaparkują? Zaparkują na dziko. Będzie parkowanie na dziko, robimy, żeby parkować na dziko. No to tak, w porządku, ja nie przyjdzie straż miejska, będzie miała możliwość założenia. Przed chwilą mówiłem, żeby to uporządkować. A teraz pan mówi, że nadal będą na dziko parkować. No bo nieprawdopodobnie tak będzie. Dokładnie, że państwo. Proszę państwa, ja myślę, że tak, że oczywiście sytuacja tam nie jest dobra, tak jak mówi pani Alicja, podobnie jak na wielu wewnętrznych podłożach, gdzie również spaliny ludzie odchodzą do domu, bo taka jest specyfika miejsca, gdzie mieszkamy. Natomiast wydaje mi się, że suma, którą mamy wydatkować na ten cel, jest ogromna. My jednak nie możemy się zajmować tylko mieszkańcami trzech bloków, ale jesteśmy odpowiedzialni za wydatkowanie tych pieniędzy dla mieszkańców całej dzielnicy. I wydaje mi się, że projekt, który jest nieprzygotowany, ja się nie znam na tym dobrze, ale z tego co ja wiem, to nie ma możliwości i nie będzie zgody na to, żeby był dojazd do szyny i budowa tej drogi, ponieważ jest to niezgodne z przepisami. Nie ma możliwości, żeby przed prawostą 26 zrobić tam tą przebudowę, o której państwo mówicie, ponieważ z tego co wiem, przepisy na to nie pozwolą. Dlaczego przygotowujemy bubel, a tym samym wyrzucimy pieniądze w błoto? To jest moje pytanie. I proszę o odpowiedź. Może ja wyjaśnię, ponieważ mieszkam tam, mój okręt i po prostu no, jestem tam 35 lat, od kiedy powstały bloki. I mówienie w ten sposób, że nie ma tylko trzech bloków w Krakowie, tylko całe miasto, to ja chciałam państwu powiedzieć, że ja już 6 lat jestem w Radzie i przez 6 lat co roku proszę o ten remont. I przez 6 lat tutaj nic nie jest robione, więc nie można powiedzieć, że jakoś szczególnie estymą są te bloki otoczone, prawda? Przeciwnie, te bloki ciągle były tutaj na sesji, było mówione, że te nie wiadomo czyj teren, więc ja poleciałam do sądu, wziąłam księgę wieczystą, że gminy Kraków i tak dalej i wszystko kolejno wyjaśniałam. I teraz jest 6 rok, kiedy proszę o zwykły remont, o uporządkowanie terenu, gdzie są zapadniska i po prostu jest, no tak, no bo tak, takie jest otoczenie tam, prawda, są drogi dojazdowe i takie jest otoczenie. Nikt nie wycenił na 500 000 i to jest nieprawda, to jest rzucanie takich kwot, jak będzie wycena, to góra zamknie się w kwocie 200 000, góra się zamknie i to na pewno tak będzie i po co my tak mówimy, tak rzucamy kwotę, żeby zniechęcić pozostałych, żeby powiedzieć, o tam jest 500 000. Przepraszam, ulica Półkole jest trzeci rok remontowana za 600 000 i nikt nie mówi, robi się etapami, wiadomo, w jednym roku się nie da. I nikt tutaj nie mówi i przez kolejne lata głosowaliśmy za ulicą Półkole, nagle jak wyniknęła Grochowska, trzeba, od razu się jakieś astronomiczne kwoty daje i się od razu
skreśla. Naprawdę może zróbmy ten plan. Chociaż ten plan na przyszły rok zrobimy choćby kawałek tego podwórza. Dlaczego nic nie zrobić? Dlaczego odrzucić w całości? Bardzo proszę Państwa, o, naprawdę wczucie się w tą sytuację. Możemy jeszcze komisję tam zrobić. Naprawdę nie ma drugiego takiego podwórza w Krakowie. I mówienie, że wszystkie są w takim stanie jest nieprawdą. Wystarczy się przejść, jeżeli inne Państwo pokażecie, ja sama pójdę sprawdzić. Ja chodziłam sama, wszystko sprawdzałam, spotkałam się z radnymi, zresztą z panią Małgorzatą, z panem Kalistą i naprawdę robiłam to uczciwie. Nie ma drugiego takiego podwórza. I proszę Państwa bardzo o taką zgodę, przynajmniej na ten projekt. W przyszłym roku choćby kawałek zrobimy podwórza. Ja nie mówię, żeby całą kwotę na Grochowską. Ja przecież tego nie mówię. Podzielmy tą kwotę na kilka inwestycji, ale nie odrzucajmy od razu w całości ulicy Grochowskiej i tego podwórza, o które już proszę tyle lat. Kto się wziął pół miliona? No pan to powiedział. Ja wnioskuję, żeby zmienić uchwałę 500 na 200. Od tego zacznijmy, skoro tak pani Gołąb wie, że to będzie kosztowało. Mam pytanie, skąd się wzięła ta kwota 500, bo teraz jest jakieś... Bo ja też. Skąd państwo wzięliście tę kwotę? Skoro pani Alicja mówi, że to wzięła się... No trudno mi jest powiedzieć, bo nie... Nie ma informacji zarządu infrastruktury. Że taki będzie koszt. Że taki będzie koszt. Ale to było wszystko mówione, proszę Państwa, na piśmie, nie ma. W protokole z 9 listopada, w którym zresztą uczestniczyła pani Śpiewla, pani Turek, pan Cezary i ja, jest ukazane, że szacunkowy koszt realizacji wynosi 400 tysięcy, więc być może kwota poszła troszkę w górę. Natomiast odnosząc się do tego, co pani Alicja powiedziała, to chciałem zaznaczyć, że w protokole 2 października wskazano zakres remontu. Wtedy były wskazywane remonty. Miał być remont przy bloku, przy Grochowskiej 24, czyli remont chodnika od strony Białówki, remont drogi betonowej obok bloku, oraz należy wykonać remont chodnika przy bloku ulica Grochowska 26 od strony Klatki Wschodzonej. I Rada Dzielnicy rozważy możliwość realizacji remontu w ramach zadań powierzonych w zakresie zieleni oraz remont przy bloku 24 w ramach zadań powierzonych remonty dróg, chodników i oświetlenia. Na wniosek m.in. pani Alicji to zadanie zostało zupełnie zmienione, bo ono wcześniej inaczej brzmiało i powstało zadanie o nazwie wykonanie projektu i budowa drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych przy budynkach 24 i 26 przy Grochowskiej od strony ulicy Olszyny oraz wewnątrz pomiędzy budynkami, więc mamy zupełnie dwa odmienne zadania, bo wcześniej miały być remonty, a tu już jest zupełnie co innego, włącznie z budową miejsc parkingowych, więc tak. Tylko te ma drogi, nie ma te drogi w ogóle? Ma być budowa drogi? Nie jest to droga, to jest remont. Ale, nie, budowa drogi nie ma, jest po prostu taki od Olszyny. Nie wiadomo, czy też je dało mi zbudować. Pani Elżbieta. Pani Alicja, ja odpowiadam na pytanie, które tutaj padło. Oczywiście tam są jakby trzy tematy. Pierwszy temat to jest dojazd od ulicy Grochowskiej wzdłuż tego wąskiego i to spokojnie można było zrobić i tak się wnioskowało jako remont. Drugie to jest remont tych wewnętrznych, tej wewnętrznej drogi z chodnikami i z parkingami. A trzecie to jest proponowana jakaś droga dojazdowa od Grochowskiej druga, czyli parking przed oknami, bo to jest zupełnie co innego, parking pod oknami i to jest na Zieleńcu i nie wiadomo, czy to się uda, ale trzecia sprawa to jest taka, że parkingi dzikie, które tam w tej chwili są eksploatowane, to jest teren zielony, który po prostu ma dojazd jeden dziki od strony ścieżki pieszej, na którą nie ma wjazdu w ogóle z ulicy Olszyny. No i można też wjechać oczywiście tutaj na dzikowo, to na parku na Zieleńce było się wjeżdża od strony bloku. Więc to jest takie coś, że być może, że się da coś z tego zrobić jako projekt, być może, że zieleń się zgodzi, czy tam po prostu będzie zmiana warunków zagospodarowania tego terenu. Tego już nie twierdzę. Natomiast są tam po prostu pewne nowe elementy, które w tej chwili nie, czyli planowana jakby budowa parkingów i dróg, tam gdzie w tej chwili tych dróg i parkingów nie ma. I pytanie, czy to w ogóle wyjdzie. Była taka propozycja, żeby te drogi wyremontować, te parkingi wyremontować w ramach normalnych remontów, no czy tam budowy i przebudowy.
jako remont. No ale cały czas fałszywie się projekt przebudowy tego, no to życzę, żeby się udało. Kto fałszuje projekt? No zawsze fałszuje i fałszuje. Wchodzimy w koszty po prostu. Projekt trzeba płacić. 500 tysięcy, no jest to bardzo dużo. Ja nie wiem, no trzeba się zastanowić, czy robić jedną, że tak powiem, inwestycję, być może na pewno nie będzie w 2014 roku. Ja jeszcze chciałam się odnieść do tego półkola nieszczęsnego, ponieważ to jest nieprawdą, co pani mówi. Pani mówi nieprawdę po prostu. Dwa lata temu nie się nic na ulicy półkole. Zrobiło się w tym roku chodnik o długości chyba 40 metrów. Nie wiem, czy pamiętam, ile to kosztowało. W remontach. Dlatego powiedzmy, że to kosztowało 60-80 tysięcy. Ktoś kiedyś rzucił 600 tysięcy, nigdy to nie zostało wprowadzone do żadnego planu ani nic. To jest nieprawda, że 600 tysięcy. I to chciałam jako sprostowanie, bo mówi pani, że pole za 600 tysięcy i co roku się coś wykonuje. Otóż nie wykonywało się tylko w tym roku chodnik do 400 metrów. Ale pani nie pracowała, bo pani nie pracowała. Ja już jestem 2 lata i ja po prostu o tej ulicy, o tym remoncie, o tym pani mówi, to ja nie słyszałam w zeszłym roku, tylko w tym roku zostało to zgłoszone w sierpniu w szkole. Dobrze, nie czytam, czytajmy. Tutaj jest mowa o projekcie, jeśli mógłbym się pani Januszu. Ja mówię, tutaj jest o projekcie. Dla mnie najważniejszy w tym całym, w tej całej sprawie jest projekt, to jest w tej chwili zawsze było coś zrobimy, wyremontujemy i tak dalej. Jeżeli tutaj jest stworzenie projektu, to na tym etapie naszym w tej chwili, jeżeli tego nie zrobimy, czyli nie wprowadzimy, że będziemy robić projekt, to my nie możemy mówić, ile miejsc parkingowych przyjdzie, co będzie trzeba zmienić i tak dalej. My to musimy wykonać, bo my nie zrobimy projektu, ani pana, ani ja, ani pani Alicja. Jest, jeżeli ktokolwiek tam był, wie jak wygląda ten teren. Rzeczywiście, ten teren jest nieuporządkowany. Mówimy o miejscach parkingowych, czy będzie. Tam nie ma teraz miejsc parkingowych w większości, które by były legalne. Jeżeli państwo zobaczą, ludzie wjeżdżają w sposób skandaliczny od ulicy, od przejścia dla pieszych, wjeżdżają samochodami, ustawiając jeden za drugim na ciągu pieszym. Na ciągu pieszym. Tam jest asfaltowy ciąg pieszy. W związku z tym tamten teren trzeba uporządkować. Jeżeli się okaże, że w projekcie wykażą, że miejsc parkingowych będzie 15 utworzonych, zresztą przy projekcie można dyskutować, czy tych miejsc będzie 10 czy 15. Co zrobić w tym momencie? I teraz, czy ulica Półkole, czy ulica Grochowska, dla mnie wszystko jedno. Można robić ich tutaj, jeżeli jest taka potrzeba. Po prostu. I nie ma możliwości, żebyśmy powiedzieli, że jedna jest ważniejsza, druga mniej, ale tutaj w tym przypadku bez projektu nie ruszymy. Projekt został wpisany, zostało wpisane na podstawie informacji, wielokrotnie korzystamy z informacji ustnych z IKIT-u i raz są takie. Tak wpisaliśmy, dyskutując, ja głosując nad tym, głosowałem, bo uznałem, że tak, jest to potrzebne. I nie jestem budowlancem, ani inżynierem budownictwa, ani od drogownictwa się nie znam, ale uznałem, że jest taka potrzeba społeczna. Proszę państwa, jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, a to tylko dlatego, że w międzyczasie zmieniamy nazwę zadania, bo wcześniej miał być ten remont, czyli w zasadzie uporządkowanie tego terenu, może nawet nie w całości, chyba raczej nawet nie, ale chociaż w jego części. W międzyczasie została zmieniona nazwa zadania i w tym momencie nawet nie wiemy, czy coś się zmieni, czy te środki będą dobrze wydatkowane, w sensie tym, czy nie będzie protestów osób, że przedtem było tyle, a tyle miejsc parkingowych, nawet na dziko, a po przebudowie się okaże, że jest ich relatywnie mniej. W międzyczasie prawdopodobnie będzie potrzeba może jakaś wycinka zieleni i tak dalej. Ja tego nie wiem. Przed projektem nie wiem. No to właśnie, to zróbmy najpierw ten projekt, później zobaczymy co dalej. Znaczy nie da się... Nie musimy projekt robić od razu z planowaniem pieniędzy, bo to jest wieloetapowe. Nie da się planować tego projektu, bo musi być wykonany. To nie jest tak, ale zróbmy ten projekt, zobaczymy jaki będzie koszt tego wszystkiego, bo teraz nie wiem jaki będzie koszt. Dobrze, ale musi być wpisane do wieloletniego planu. Proszę państwa, jeżeli wpiszemy 500 tysięcy i okaże się, że projekt i kosztorys będzie wychodził na 300, to przecież nie wydamy 500 tysięcy.
To jest jasne. A co się stanie, przepraszam, z tymi 200 tysiącami? Przepraszam, na bo pójdą to znaczy, zgodnie z rozporządzeniem zarządzania. No tak, na które będzie. Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta pójdą na spłatę zadłużenia miasta. To nie jest takie pewne, że pójdą spłatę. Jak nie? Nie czytała pan rozporządzenia. To nie jest zawsze. Jak nie, to jest rozporządzenie prezydenta, że wszystkie środki, które pozostają, nie ma jeszcze raz wykorzystania, tylko prezydent zabiera je. W 2014 roku sytuacja miasta ma się polepszyć. Mówić to można, ale to przez... Ja wierzę, no po prostu, słyszałem. Co to przejściowe. A wędrzeka będzie kraj, wiary. No być 22. Panie Mieczysławie, jest pan człowiekiem wielkiej wiary. A co mi zostało? Wierzymy. My sobie życzymy, że nie ten zamiar. W momencie, kiedy nam oni, jak już będziemy mieć projekt, to będziemy mieć też dokładną wycenę, prawda? Wykonywać zadania, realizować w następnym roku 2013 będzie tylko projekt. I jakby się okazało, że to wszystko będzie mniej kosztować, no to przecież zmienimy te tylko te środki, tyle ile potrzebujemy na realizację tego zadania, a resztę sobie rozdysponujemy na kolejne. Nie ma takiej możliwości. Pozostałe środki, czyli okaże się, że jest przeszacowane. Ale to jest 2014 rok. Ale to nie ma znaczenia, to są publiczne, proszę Państwa, pieniądze, to nie są nasze własne. Ale to jest rok planowania. Czy one będą zmarnowane w 2014-2015? Jeśli chodzi o koszty do zadania, ponieważ tam jest około 1500 metrów kwadratowych powierzchni, bo to jest powierzchnia, to rzeczywiście licząc po 300 złotych trzeba odebrać, aby wybudować. To jest licząc po 300 złotych, to jest rząd 450 tysięcy złotych. To nie ulega wątpliwości. To stoi. Także to jest rząd, to jest realna kwota jak najbardziej. Natomiast pytanie, czy to musiało być akurat na jeden rok ta realizacja? Może na przykład projekt, realizacja, no, ja tak żeby nie wyblokować innych zadań, no ale to już jest po prostu. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Tak, ja chciałem zapytać, co z pozostałymi zadaniami? Bo były trzy zgłoszone na poprzednim. Dlaczego nie są wprowadzone też do tego wieloletniego planu? No bo nie trzeba. To gdzieś jest napisane, że rezygnujemy. Bobrowskiego parking. Parking na Bobrowskiego z następnej uchwały, że z niego rezygnujemy. Ale jeszcze jedno zadanie. A i są jeszcze ekspertyzy. Znaczy, ale gdzie one się podziały? One nie muszą być na wieloletnim planie. One zrobimy to w tym roku, w 2013. One są w uchwale i one będą realizowane. Na bieżąco. No ile wiem, to procedura się nie zmieniła i zawsze dokonywaliśmy wstępnej listy hierarchicznej, a ona potem jest, ostatecznej. Bo lista tamta uchwała obowiązuje cały czas. Ale to jest tylko zgłoszenie zadań. Ja nie widziałem uchwały, żebyśmy podejmowali dotyczącej ostatecznej listy hierarchicznej.
na przeczenie słowo ostateczna, hierarchiczna, w tamtym roku, z tego co pamiętam, to już chyba dwa razy było ostateczna, później była też jakaś taka podobna nazwa, przecież jak jest lista, to jest lista rankingowa. To są sformułowania. To świadczy, że niestety pani przewodnicząca nie Bobrowskiego, dlaczego się tego rezygnuje? Czy to jest mniej ważne zadanie od tego tutaj? Tam jest groźby wycinka drzew, 9 drzew. Zarząd się nie zgodził na wycinkę drzew. Tak. Czy nie wyraża zgodę. Czyli zadanie było zgłoszone. Tak, zarząd, a Ziki to jest zarząd. A Ziki to jest zarząd. Tak. Bardzo ciekawe. Drzewa można przesadzić, czy tam są malutkie drzewa? Nie, to są ogromne, stare drzewa. Jakie drzewa? Mam pytanie, to są... Pytanie, nie zgłaszam. To drzewo ma tyle, co ta szafa tutaj. I to jest stare, ogromne drzewo? To widocznie pan nie wie, które to jest miejsce. Ja wiem. Przy kościele. Proszę powiedzieć, które to jest miejsce. Proszę powiedzieć. To jest miejsce naprzeciwko Domu Kultury. No. Przy ulicy na starym chodniku, który jest zarośnięty drzewem. Tak, na stary chodnik, ale za chodnikiem rosną drzewa. Ale to nie mają być za chodnikiem, tylko między ulicą a chodnikiem. Te drzewka, o te chodzi drzewka. Między ulicą a chodnikiem. To są ogromne drzewa, a do żywopłotu krowoś nasadził nowe drzewa, tylko jedno było, nie dostało zgody i to jedno drzewo podczas ogromnej burzy samo spadło, prawda? A te drzewa naprawdę, no tak jak pan Jarek mówił, one nie są ogromne, bo ogromne drzewa są za żywopłotem niż na terenie. Faktycznie, może mi się wydaje, że to jest... Czy takie drzewa można przesadzić na ten zamiar żywopłot na przykład? Niedawno były przesadzane te na Alei Pokoju, wtedy jak była ta awaria. I? No nie wiadomo, czy się przyjęły, no to dopiero zobaczymy na wiosnę. To ja nie wiem dlaczego, że zarząd się z tego zadania wycofał, a po prostu tutaj forsuje zadanie za 500 zł. W ogóle nie proszę się wycofać, gdzie to pan? Zarząd się wycofał, że dostęp zgłosił na poprzedniej sesji, bo przeczytałem... A pan wiecie, że się wycofał? Nie był procedowany. Nigdy go nie poznał. Ale kto to przegłosował? Bo być może tam między tymi drzewami można zrobić miejsca parkingowe, bo te drzewa są szeroko. Z tego co wiem pani... Tylko trzeba tam iść i diagnozować. Bo tam jest problem z gruntem. Na pewno jest bardziej... No to czemu narząd nie wiedząc zgłasza? No przecież to świadczy o tym, że te zadania były zgłaszane tak ad hoc. Byle zgłosić. Ja przypomnę tylko, że komisja wytypowała zadanie, na które oczywiście zarząd nie przystał. Znaczy, ale jak, w jakim sensie jest problem z gruntem? To po co się zarząd z tego wycofał? Najpierw zgłosił, a teraz się wycofał. Nie, no wycofanie nastąpiło w momencie, po prostu teren ten wymagał uregulowania stanu prawnego. Nie zgodził się na wycinkę drzew i dlatego... Nie, oprócz tego jest kwestia uregulowania stanu prawnego, o czym zresztą wczoraj dyskutowaliśmy na ostatniej komisji, której... No tak, tylko że w międzyczasie... Panie, dlaczego się zarząd wycofał? Tylko zarząd infrastruktury komunalnej, Grzesiek już to powtarza czwarty raz. Nie wiem, czy państwo dwóch zarządów nie rozpuszczają. Ja mówię, że drzewa można przesadzić. Ale widocznie oni uważają, że... Złożyć taką propozycję. Pani, czy ja mogę jeszcze jedno zdanie? Pani Marasze, przepraszam, czy ja mogę jeszcze jedno zdanie? Zarząd, ja rozmawiałam z panią z zarządu infrastruktury komunalnej i transportu na temat przesadzania tych drzew, które były na Alei Pokoju. I pani mi oznajmiła, że drzewa się wtedy przesadza, kiedy jest to na przykład awaria jest, tak jak było na Alei Pokoju sieci ciepłowniczej. No i niestety, no, żeby je ratować, to się je przesadza, ale one niekoniecznie się muszą przyjąć tam, gdzie się je przesadza. I to jest zawsze obarczone takim ryzykiem, że jak się ta koparka wprawdzie wielka przyjeżdża i je wykopuje, ale tu jak im się obrędnie za dużo tych korzeni, to one się nie przyjmą. Więc to nie może być, procedura, którą się stosuje na stałe i zawsze. No, tu chcemy mieć coś, to my wykopujemy drzewa. Ale jak się nie przyjmie, to nie jest wielkie drzewo, jak się nie przyjmie, to można wstawić nowe. Nowe takie Pani Elżbieta, bo ja chciałam się zapytać, że poszedłem przy porządkowanej dyskusji, bo ja chciałam na ten temat akurat rozmawiać przy okazji, jak będzie ta następna uchwała,
bo w tej chwili rozumiem, że zaczęliśmy od Obrowskiej, a mówimy o Obrowskiego, bo rzeczywiście tak się kończą sprawy, jeżeli się wprowadza w ostatniej chwili na sesji bez żadnego, że tak powiem, przygotowania zgodnie z procedurą i bez rozeznania zadanie jest, zarząd wprowadził, a teraz zarząd wycofuje coś, co myśmy tam poszli, oglądali, jak się dowiedzieliśmy, zadanie weszło do prawda, jest uchwały. No i się okazało, że teren jest, prawda, zielony, trzeba drzew usunąć 12 czy 11 i czego potem się okazało, że nie nasza działka. To zabieram głos tak przy okazji, ponieważ ja pociąg dalszy tego, co się już zaczęło, na następną uchwałę. Ale to jest efekt tego, że właśnie w sposób nieodpowiedzialny, niezgodnie z procedurami, zgłasza się za, po prostu zadanie, nie wiadomo skąd, w ogóle jest sprawdzone przez komisję. Po co są te komisje, ja się pytam? Po co jest komisja na przykład w sprawie budowy i przebudowy, komisja infrastruktury komunalnej? Są procedury, które mówią, co trzeba zrobić, w jakim okresie, robi się jeszcze dodatkowo jeszcze ranking, a tu nagle nic to nie zrobią, prawda, wstakują jakieś zupełnie. Teraz też widzę, że w tej uchwale, myślę, że będziemy jeszcze dyskutować nad tą uchwałą, są jakieś zadania, których w ogóle nigdy nie było. Dla mnie to jest w ogóle zdumiewające. To bo to ja się zastanawiam, po co my tu jesteśmy, po co my tu pracujemy, po co tworzymy komisję w ogóle, po co są procedury. Przecież to jest coś zupełnie jakiegoś, ja tego nie mogę pojąć. Dziękuję bardzo. Pani Jarosław. Proszę Państwa, ja nie jestem przeciwny remontowi w jakimkolwiek miejscu tej dzielnicy, ale uważam, że pół miliona lokowanie w jedno miejsce stosunkowo niewielkie, no to po prostu nie jest przemyślaną decyzją. Jest tyle miejsc, które należałoby poprawić w tej dzielnicy. Na przykład była tutaj kiedyś na komisji dyrektorka ze szkoły podstawowej. Też tam po prostu bardzo są potrzebne parkingi, bo rodzice przywożą dzieci i nie mają zupełnie gdzie parkować. Sytuacja jest tego typu, że rodzice podjeżdżają, zatrzymują się na ulicy, na walnych światłach, dziecko szybko wysiada z samochodu i idzie samo do szkoły. Co się okazało? Że dziecko nie doszło, zostało porwane. Zostało porwane tutaj, nie słyszeliście o tej sytuacji. No i do tego to prowadzi. A tyle jest miejsc po prostu, no, ale jak ulokujemy 500 tysięcy na najbliższe lata, to nie będziemy mieć środków przez 3-4 lata następne. Ale to nie było zgłoszone wcześniej. Ale ja nie mówię, że mówię, że jest wiele miejsc, które czekają na remonty. Nie możemy lokować jednej takiej wielkiej kwoty w jedno miejsce, a reszta po prostu będzie leżeć. Proszę Państwa, dlaczego teraz nawet Państwo nie chcą zgłosić tego parkingu? Czy są jakieś tam przeszkody do szkoły, na nulną? Bo my nie możemy nie tam pracować po prostu. No nie możemy, nagle ktoś coś powie i ad hoc już zgłaszamy. To jest chaos myślowy. Tak, ale to się chyba skończy. My jesteśmy dorośli, nawet dzieci, które mają ADHD, to tak się zachowują. Proszę mi wierzyć. Czy ja nie rozumiem, dlaczego zgodnie z procedurą jest termin zgłaszania zadań. Każdy mógł zgłosić nawet na sesji zadanie do wstępnej listy. Potem nawet, przecież jest opiniowane to przez ZIKI. Czy jest możliwość, czy jest grunt, jest to objeżdżane, sprawdzane i wtedy można decydować ewentualnie, ostatecznie. A potem jakby przychodzi do ostatecznej, jest wywrócona ta lista i tego nie ma. Nie rozumiem tego. Tak. Pan Andrzej Kalicy. Słucham tego, co mówił pan Jarosław. I trudno i oraz trudno się z tym zgodzić, tak? Bo to jest kwota zblokowana w tym jedno miejsce. Ja tylko przypomnę, że na przykład właśnie pan wygłasza te pracowanie pewne bardzo sprawiedliwe zasady. Że na przykład nie jedziemy jednego chodnika z obu stron, prawda? Tylko z jednej strony. Do tego przez lata pracujący w komisjach politycznych radnych bardzo solidarnie się stosują. Natomiast tutaj mamy ostrą jazdę po bardzie, która budzi sprzeciw. Ja jeszcze mogę coś powiedzieć. Pani Małgorzato, ja pamiętam czasy pana Stanisława Żółtka.
Pan Stanisław Żółtek przychodził i mówił, zrobimy tu, bo to jest tego radnego okręg i tutaj damy pieniądze. Tam nie zrobimy, chociaż dziury są większe, bo to jest radnego nie mojego, czyli nie z mojej opcji, nie popierającego mnie. Tam nie damy pieniędzy i my zaczynamy powoli, bo jeszcze tak nie pracujemy, ale zaczynamy powoli zmierzać w tym samym kierunku. A to jest po prostu tragiczne. Tyle. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Pani Małgosiu, głosujemy. Ale ja chciałam wniosek formalny. Myślę, że mieszkańcy nas za to rozliczą, dlatego chciałam zgłosić wniosek o głosowanie
Panie Radnicy, obserwowały, jak się zachowywali radni miasta, najpierw na duchę na swój, a był taki moment, że nagle musiałem znać, bo było źle dla własnego wizerunku, bo mogę znać, prawda? I takie mechanizmy partia rozumiała. Dziś ja bym zabierał te Paragraf 25, punkt 3. W sprawach merytorycznych na wniosek uchwalenia przeprowadza się głosowanie imienne. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że radni kolejno w porządku alfabetycznym wyczytywani przez przewodniczącego obradą lub wskazanego przez niego radnego oddają swój głos, który dyskutujący powtarza do protokołu. Bardzo proszę o ciszę, bo teraz będziemy głosować na wniosek radny. Głosowanie imienne. Bardzo proszę, Wielamowicz Jakub. Wstrzymuje się. Ciemięga jest za. Jestem za. Pan Czekajło. Za. Za. Derdziński Łukasz. Za. Za. Finowski Grzegorz. Za. Za. Gołąb Radziszewska Alicja. Za. Za. Hankus Maciej. Za. Za. Kalista Andrzej. Przeciw. Przeciw. Łyczko Janusz. Przeciw. Przeciw. Maliszewska Magdalena. Za. Za. Pani Matuszek Anna. Przeciw. Przeciw. Pani Pasieka Agnieszka. Przeciw. Pietryka Łukasz. Za. Pani Berenika Rewicka. Za. Za. Pan Witold Rieger. Za. Za. Pan Skoczeń Michał. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pani Słuchowska Małgorzata. Przeciw. Przeciw. Pani Szafraniec Marna. Przeciw. Przeciw. Pani Świebla Elżbieta. Przeciw. Przeciw. Pan Świeb Jarosław. Przeciw. Przeciw. Czyli 10 za, 8 wstrzymujących, to może 8 przeciw, przepraszam, i 2 wstrzymujące. Uchwała została podjęta.